Stosuję różne płukanki, różne dodatki do oleju, różne oleje i testuję zachowania kultury pracy silnika, a także pobór oleju organoleptycznie oraz przeprowadzam testy, niestety z powodu braku sprzętu laboratoryjnego, tylko bibułowy, co wymianę i na CO2 raz do roku. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Honda Civic, rok produkcji 2007, silnik 1.8, benzyna z pośrednim wtryskiem plus LPG, 140 koni mechanicznych, przebieg ogólny 300 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie sprawdzenie, co dzieje się z parametrami oleju po dodaniu ceramizera oraz jaki wpływ na parametry oleju ma płukanka. Inicjatorem eksperymentu jest Piotr. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Piotr skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się 4 komplety próbek. W dzisiejszym odcinku podejmujemy zestaw z pierwszego etapu. Próbka numer 1, olej świeży. Próbka numer 2, olej świeży wraz z dodatkiem. Próbka numer 3, olej przepracowany. Próbka numer 4, olej przepracowany wraz z płukanką. Szczegóły znajdują się na załączonej kartce. Do silnika zalany został olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. W tym etapie zastosowano ceramizer jako dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 tysięcy km, 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 4 miesiące. Niezbędna była dolewka w ilości 1 litra, wykonano płukanie silnika środkiem TEC 2000. W ramach dodatkowych informacji Piotr napisał tak: jestem ogromnym fanem motoryzacji, do przesady aż dbam o własny samochód, więc również i ja sprawdzam kondycję swojego samochodu. Stosuję różne płukanki, różne dodatki do oleju, różne oleje i testuję zachowania kultury pracy silnika, a także pobór oleju organoleptycznie oraz przeprowadzam testy, niestety z powodu braku sprzętu laboratoryjnego, tylko bibułowy, co wymianę i na CO2 raz do roku. Jednakże, ponieważ jeżdżę spore dystanse, 40 tysięcy km rocznie, a wymieniam olej 4 razy do roku, wpadłem na pomysł, czy może nie wspomóc rozwoju kanału i dać tak zwaną bombę dla widzów, jak dodatki do oleju wpływają na lepkość zarówno nowego, jak i przepracowanego oleju. Myślę, że jest to temat bardzo na czasie, każdy producent prześciga się z drugim w rywalizacji, jednak brakuje jakichkolwiek testów na potwierdzenie ich tezy, a niestety badania nowego oleju z dodatkiem mogą się mieć nijak do tego po przejechaniu np. 15 tysięcy km. Owszem, są w internecie, jak i na kanale, pojedyncze testy, jak dodatek XY wpływa na olej, lecz nie można tych wyników z różnych marek ze sobą zestawić, ponieważ pochodzą z różnych samochodów, z różnego oleju, z różnych warunków eksploatacyjnych. Dalej Piotr napisał tak: ponieważ jestem pedantyczny, zawsze staram się trzymać poziom oleju bliski maksimum, robię dolewki około 200 ml co 2000 km, czyli wlewam dodatkowo 800 do 1000 ml oleju od wymiany do wymiany, zawsze taki sam jak bazowy olej. Gdy tego nie zrobię, olej z poziomu maksimum spada do minimum po około 10 tysiącach km. A jak wiadomo, lepiej jest trzymać na maksymalnej wartości niż na minimalnej. Zwłaszcza, że często korzystam z pełnego zakresu obrotomierza. Ponieważ zrobiłem to dla każdego jednego testu, nie ma mowy o zafałszowaniu wyników poprzez dolewkę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw próbka oleju świeżego, później próbka oleju świeżego wraz z dodatkiem, następnie próbka oleju przepracowanego i na końcu próbka oleju przepracowanego wraz z płukanką. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 1.0 jest następująca: 66,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy wyniki do tego, co deklaruje producent i tutaj ponownie jak w odcinku numer 74, lepkość w 40 stopniach jest o blisko 7% niższa od deklaracji, natomiast w 100 stopniach o blisko 2%. Czyli w 100 stopniach jest ok, natomiast na żółto mamy zgodność w 40 stopniach Celsjusza. Płynnie przechodzimy do próbki numer 1.1, jest to olej świeży wraz z dodatkiem ceramizerem. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 1.1 jest następująca: 64,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,7 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 177. I jakie mamy tutaj wnioski? Po dodaniu ceramizera lepkość w niższej temperaturze zmniejsza się o około 3%, a w 100 stopniach o 1%, czyli zmiany nie są duże. Przechodzimy dalej, pomiar próbki oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju po przebiegu 10 000 km jest następująca: 65,0 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,6 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. A to oznacza, że lepkość pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie. Idealne wyniki z punktu widzenia parametrów lepkościowych. W ostatnim kroku pozostaje nam sprawdzić, jak oddziałuje płukanka na parametry lepkościowe. Zapraszam do pomiarów. Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z płukanką jest następująca: 37,0 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,4 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 215, a to oznacza, że dodanie płukanki do oleju przekłada się na 43% redukcję lepkości w 40 stopniach oraz 28% w 100 stopniach. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bardzo dobry wynik, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Co ciekawe, nie ma większych różnic między próbką z płukanką oraz bez niej. Minimalne być może uda się wyłuskać, ale to wymaga detalistycznej analizy opartej na drobnych szczegółach. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Na początku widma wspólne wszystkich czterech próbek. Tutaj do podkreślenia dwie sprawy. Dodatek nie powoduje zauważalnie dużych różnic w podczerwieni. Płukanka daje o sobie znać dość mocno w kilku miejscach, prezentuję je teraz na ekranie.
Dalej oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Jakie wnioski? Poziom degradacji w normie, aczkolwiek zastanawiający jest sygnał dla długości fali 1747, wygląda jak potwierdzenie obecności jakiejś dodatkowej substancji. Powiedziałbym, że to sygnał od paliwa, ale to raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę brak zmian w parametrach lepkościowych. Dwa sygnały ostrzegawcze, jeszcze do podkreślenia, stopień sulfonowania oraz nitrooksydacji. Podsumowując, wyniki z kategorii bardzo ładne, zbiorczy wskaźnik na poziomie 85% to sygnał, że wymiana oleju zrobiona z kilkutysięcznym zapasem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!